Witam Was serdecznie. Bardzo mi miło, że się pojawiliście. Tematem dzisiejszej prezentacji, warsztatu będą zmiany klimatu i ich powiązanie z kwestiami globalnego rozwoju, polityki współpracy rozwojowej. Z takich tematów, które sobie omówimy, to przejdziemy przez kwestie podstaw nauki o klimacie, czyli co już wiemy, to dla części z Was to może być takie przypomnienie, dla części z Was to są nowe informacje. Potem sobie przejdziemy na temat kilku teorii rozwojowych związanych z tym, jak zmiany klimatu wpływają na kwestie rozwojowe. Chciałbym Wam pokazać też kilka wykresów, uporządkować kilka podstawowych pojęć, pokazać skutki zmiany klimatu, a potem porozmawiamy sobie trochę o pojęciu globalnej sprawiedliwości i tym, kto i w jaki sposób globalnie, jeżeli chodzi o państwa czy o kręgi cywilizacyjne, odpowiada za emisje, za zmiany klimatyczne i gdzie tu są problemy związane z takimi międzynarodowymi napięciami. A potem powiemy sobie też troszeczkę o indywidualnych wyborach konsumenckich i dylemacie między zrównoważonym rozwojem a wzrostem. Jedyne, czego tutaj nie zamieściłem, żeby Was nie przeładować informacjami, to są kwestie związane z negocjacjami klimatycznymi. Zdecydowałem się, że jednak to z czegoś musiałem zrezygnować, bo trochę było za dużo rzeczy i zdecydowałem się, że to jednak będą kwestie negocjacji klimatycznych. Ale jeżeli to Was bardzo interesuje, to możemy to potem w pytaniach poruszyć. Dobrze, udostępniam teraz ekran i powinniście zobaczyć. Aha, musisz mi dać status co-hosta, żebym mógł udostępnić ekran. Jasne, już. Artur. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Potwierdźcie mi, że widzicie prezentację. Tak, wszystko jest okej, przynajmniej u mnie. Dobra. Widzimy, super. Widzimy. Słuchajcie, jakby co, w trakcie prezentacji możecie przerywać, pytać, możecie też zadawać pytania na czacie, żeby to trochę była też dyskusja, żeby to miała formę dyskusji, a nie wykładu. Starałem się, trochę to zrobiłem niestety wykładowo, bo było dużo informacji, które tu chciałem wam pokazać, ale chciałbym, żeby to nie miało takiej czysto wykładowej formy. Zaczniemy sobie od podsumowania kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi, a w zasadzie może kilku takich pytań z mojej strony, prawdy i mity. Słuchajcie, czy zmiany klimatu zawsze istniały, jak sądzicie? Tak czy nie? Tak, tak, jak najbardziej. No, same te epoki lodowcowe i tak dalej, myślę, że... Dokładnie, zgadza się. Zawsze miały miejsce zmiany klimatu. Drugie pytanie, czy najbardziej powszechnym gazem cieplarnianym jest para wodna, a tylko 4 promile gazów cieplarnianych w atmosferze to dwutlenek węgla? CO2 pewnie stanowi więcej, ale najbardziej rozpowszechniona jest para wodna? Para wodna jest najbardziej rozpowszechniona, a CO2 to jest mniej więcej tyle, czyli 4 promile wszystkich gazów cieplarnianych w atmosferze to jest dwutlenek węgla, a innych jest jeszcze mniej. Czy emisje naturalne są dużo wyższe niż antropogeniczne, prawda czy nieprawda? Prawda. Tak, dokładnie. I ostatnie pytanie, czy klimat na planecie zawsze się zmienia, więc Ziemia sobie poradzi, tak czy nie? Zawsze się zmieniał, a Ziemia sobie poradzi bez nas. Super, doskonale, także widzę, że już wszystko wiecie. Chciałem też sprawdzić mniej więcej, jakie macie tutaj pojęcie. Tak, dokładnie to. Ziemia sobie zawsze poradzi. To nie jest problem dla Ziemi, zmiany klimatu są problemem dla człowieka. I w takim kontekście trzeba o tym rozmawiać i trzeba o tym pamiętać. To nie jest kwestia uratujmy planetę, to jest kwestia uratujmy naszą cywilizację. I będę pokazywał, dlaczego i jakie są skutki i co przez to rozumiemy. I teraz tak, zmiany temperatury. To jest to, co już powiedzieliście. To, co tutaj mamy, to są zmiany temperatury w ciągu ostatnich 500 milionów lat i one są na tak zwanej skali logarytmicznej, czyli to znaczy, włączę sobie tutaj... To znaczy,
że tutaj mamy 20 tysięcy lat, tutaj już mamy 100 tysięcy lat, czy milion, przepraszam, to jest milion lat, to jest 10 milionów, to jest 100 milionów i ta skala tutaj to jest 400 milionów, czyli ta skala logarytmiczna, ona się ścieśnia, im bardziej jesteśmy po lewej. I teraz widzimy, że w skali geologicznej 500 milionów lat mieliśmy dużo większe wahania temperatury niż teraz, bo było nawet 14 stopni więcej niż mamy średnio obecnie. Ale ponieważ to jest skala logarytmiczna, co nas interesuje, to jest prędkość. Prędkość zmiany temperatury, jak szybko ona się zmienia. I wiemy też dokładnie, że w takim tempie takich zmian nie było nigdy w historii tej planety. Nigdy żadne naturalne procesy nie były w stanie tak szybko wywołać zmian w antroposferze. I tu mamy ostatnie 20 tysięcy lat. Ja zaraz pokażę ten wykres na większym wykresie. Widzicie końcówkę prawej strony tego wykresu dobrze? Widzicie, co się tam... wszystko jest widoczne. Tam jest taka niewiarygodna kreseczka do góry. Tak? Tu mamy holocen ostatnie 10 tysięcy lat, prawie się nic nie zmieniło. I mamy tą kreskę do góry 2050 i możliwe nawet plus w Celsjuszach to jest plus 6 stopni Celsjusza do 2100 roku. W skali geologicznej jest to bezprecedensowe. Okay. A tak wygląda ten wykres troszeczkę pomniejszony, czyli wycięte ostatnie 10 tysięcy lat. I to jest tak zwany holocen od ostatniego zlodowacenia. 10 tysięcy lat, słuchajcie, bezprecedensowa stabilność klimatu na Ziemi. Praktycznie nic się nie zmieniało przez te 10 tysięcy lat. No i tak się składa, że 10 tysięcy lat to jest historia naszej cywilizacji, wszystkich naszych cywilizacji, rozwoju ludzkości, zakładania pierwszych osiedli. To jest rewolucja neolityczna, tworzenie się rolnictwa i tak dalej, i tak dalej. Człowiek jest przystosowany, czy nawet mniej człowiek jako gatunek, a przede wszystkim człowiek jako cywilizacja, jesteśmy całkowicie przystosowani do życia w niezmiennym klimacie. I nagle mamy ten olbrzymi, niewiarygodny skok, czyli wygląda to trochę jak baseballowy. A tutaj wygląda w jeszcze innej perspektywie, ostatnie 20 tysięcy lat i tutaj widzimy epokę lodowcową, czyli Neandertalczycy, mamuty, lądolud, który był też na terenie Polski, która ustąpiła przed 10 tysiącami lat i dopiero wtedy pojawia się rolnictwo, pojawiają się pierwsze cywilizacje, czyli w momencie ustąpienia lodowca. I tutaj mamy to, o czym się czasami mówi w mediach, czyli lokalne wahania temperatury. Tutaj widzimy, mamy na przykład średniowieczne ocieplenie i wtedy wikingowie lądują na Grenlandii, zakładają tam swoje osady. Potem mamy małą epokę lodowcową. I w czasie tej małej epoki lodowcowej można było saniami przejechać do Bałtyku. Więc widzimy, jak duże różnice sprawiają globalne czy lokalne różnice temperatury rzędu 1%. To się wydaje, że to jest nic, a przy czym okazuje się, że ta różnica 1% sprawia, że można saniami przejechać do Szwecji po Bałtyku. Jednego stopnia, przepraszam, nie procenta, jednego stopnia. A o tym, o czym mówimy, to jest, my chcemy zatrzymać zmianę klimatu poniżej między 1,5 a 2 stopniami Celsjusza. Naukowcy IPCC wskazują, że to jest bezpieczny poziom, a może nam się to wymknąć do 6 i więcej stopni. No i teraz jak to koreluje ze stężeniami CO2 w atmosferze? Bo CO2 też ma różne stężenia. Są różne naturalne procesy, które wpływają na zmianę stężenia CO2 w atmosferze. I tutaj mamy mniej więcej, to tak oscyluje między 180 a 250, 300 cząsteczek na milion. W tym momencie już mamy 400 cząsteczek na milion i to rośnie w zastraszającym tempie. Także wiemy, mamy też modele matematyczne, klimatologiczne, które bardzo dobrze przewidują
wszystkie czynniki, które wpływają na zmiany klimatu na Ziemi, czyli prądy morskie, pyły, słońce i tak dalej, dwutlenek węgla, nie da się wyjaśnić wzrostu temperatury niczym innym niż wzrostem koncentracji dwutlenku węgla, czyli działalnością człowieka. No bo ten dwutlenek węgla, on zawsze był w atmosferze, ale jego wzrost jest bezpośrednio związany z tym, że wydobywamy go z podziemi, spalamy i wrzucamy w powietrze. No to jest prosta fizyka, nie może być inaczej, jeżeli coś wydobywamy z podziemi i wyrzucamy w powietrze, to to musi gdzieś wylądować. Czy wiecie, według tych modeli, które mamy, czy wiecie, jak zmieniłaby się temperatura w ciągu ostatnich 150 lat, gdyby nie działalność człowieka? Może inaczej, może spytam, czy wiecie, o ile się już zmieniła teraz temperatura? Ostatnie 150. O 1,5 stopnia Celsjusza? Jeszcze nie, około 1 stopnia. Już w tym momencie podniesiemy się około 1 stopnia, chcemy ją zatrzymać przy 1,5 stopnia. Czyli przez ostatnie 150 lat podgrzaliśmy temperaturę na Ziemi o 1,5 stopnia. A czy wiecie, gdyby według modeli, o ile by się zmieniła, gdyby nie działalność człowieka? O pół? O minus 0,2. Czyli z powodu zmniejszonej aktywności Słońca mielibyśmy lekkie ochłodzenie klimatu w tym momencie. Także się pojawiały jeszcze tam w latach 70. takie wizje, że znowu epoka lodowcowa, że klimat się będzie ochładzał i tak dalej, i tak dalej. Człowiek nie tylko odwrócił, ale w zupełnie innym kierunku te naturalne procesy pociągnął. Jest takie następne pojęcie, które jest ważne i przydatne, żeby to zrozumieć, to jest pojęcie cyklu węglowego, czyli obiegu węgla w atmosferze. Te wszystkie procesy, one są naturalne i bez nich nie istniałoby życie na planecie. Węgiel tworzy, to wiemy doskonale, tworzy całe życie na Ziemi i krąży w obiegu. Czyli to się często mówi o tym, że to jest taka gospodarka obiegu zamkniętego, czy cykl obiegu zamkniętego. Nic w przyrodzie się nie marnuje, ponieważ to, co jest szczątkami jednych organizmów, staje się pokarmem dla innych organizmów. I dalej w tym cyklu, to jest zamknięty cykl. Ten węgiel krąży i w zasadzie nie ucieka z tego cyklu na planecie, w związku z czym jego jest zamknięta ilość. Jakaś jego część jest w oceanach, jakaś część jest w glebie, w ziemi, jakaś część jest w zwierzętach, w powietrzu i tak dalej, i tak dalej. No i umożliwia życie na planecie. Okej. I teraz zobaczmy, jak to wygląda z ilościami. To jest mniej więcej takie porównanie, tam to jest chyba, nie chcę powiedzieć, ale to jest chyba w tysiącach gigaton. To są emisje naturalne, które są powodowane między innymi przez oceany. Widzimy, że oceany wypuszczają część węgla do atmosfery, ale też pobierają. Zwierzęta, rośliny przede wszystkim, cała biosfera, gleba, no i paliwa kopalne. To wszystko krąży w biosferze od milionów lat. Natomiast co to są paliwa kopalne? No to wiemy też doskonale, to są szczątki organiczne, czyli roślin i zwierząt sprzed mniej więcej ostatni okres karbonu, to jest chyba 70 milionów lat. Czyli to są szczątki organiczne, które zostały uwięzione pod ziemią w bardzo długich procesach geologicznych, w związku z czym one wyszły z tego cyklu atmosferycznego. No, ten węgiel zniknął z tego krążenia w atmosferze. No a my co zrobiliśmy? Odkryliśmy w pewnym momencie, że jeżeli my wydobędziemy te szczątki organiczne z podziemi, spalimy je, to w krótkim i dosyć łatwym procesie zdobędziemy olbrzymie ilości energii, które pozwoliły nam zbudować naszą cywilizację. Praktycznie no, od rewolucji przemysłowej na węglu, ropie i gazie opiera się rozwój naszej cywilizacji, ponieważ pozwalały nam one pozyskać tanią, łatwą, wygodną energię. Mówi się o koniach mechanicznych, prawda? To jest takie mniej więcej przeliczenie na to, ile koni byłoby potrzebnych, żeby wytworzyć daną ilość energii. I mniej więcej takie jest przełożenie tej ropy na energię, jaką wcześniej była zasilana czy mięśniami zwierząt, czy naszymi mięśniami ludzkimi. Teraz zasilana jest spalaniem paliw kopalnych. No i tutaj mamy te emisje
w gigatonach, w tysiącach gigaton, produkowane przez człowieka. Problem jest taki, że te emisje przez 150 lat są w stały sposób dodawane do tych naturalnych emisji. Czyli to jest tak, że mamy zamknięty system, w którym jest jakaś ilość dwutlenku węgla, a my troszeczkę dosypujemy. Codziennie trochę jest tam dosypywane. No więc wiadomo, że po 150 latach to musi mieć jakiś efekt. To się musi zacząć kumulować w atmosferze, ponieważ codziennie troszeczkę dosypujemy. I nawet jeżeli to nie są duże ilości, to one są nieporównywalnie większe kumulacyjnie po prostu. Mają ten efekt, że dodają się do tych, które już były i musi to wpłynąć na zmianę systemu. To jest prosta fizyka po prostu. Jeżeli czegoś dodajemy, to musi to jakoś wpłynąć. Pytanie, jak to wpływa. No i teraz efekt szklarniowy, to też jest prosta sprawa, więc tylko do powtórzenia. Efekt szklarniowy polega na tym, że gazy cieplarniane, które są w atmosferze, tworzą taką poduszkę albo taką pierzynę. Coś, co sprawia, że mniej energii odbitej od Ziemi zostanie wypromieniowana w kosmos. Czyli Słońce pada na Ziemię, odbija się, ponieważ po odbiciu ma inną długość fali, to łatwiej jest mu zostać w atmosferze. I teraz część z tej energii, która odbije się od Ziemi, zostaje wypromieniowana w atmosferę. A część, w zależności od tego, jakie jest stężenie gazów cieplarnianych, zostaje zatrzymana przez te gazy cieplarniane, odbija się od nich i zostaje w atmosferze. W związku z czym im więcej mamy tego dwutlenku węgla, tym więcej będzie tych gazów cieplarnianych. Naturalnie jest to dobry proces. To jest proces, który sprawia, że na Ziemi nie mamy minus 170 stopni Celsjusza, tylko mamy tam plus kilkanaście i jesteśmy w stanie żyć na tej planecie i życie się tutaj rozwinęło. Więc jakby to jest naturalny proces. Problemem jest oczywiście, tak jak mówiłem, to, że my przyzwyczailiśmy się do życia w określonym klimacie. Zresztą te zwierzęta, które żyją, czy rośliny, które żyją, też są przyzwyczajone do życia w określonym klimacie teraz. No i tutaj jeszcze taki krótki filmik. Potwierdźcie mi, że się pokazuje. Pokazuje się. No i to jest to, o czym mówiłem. Czyli Słońce odrobinę więcej energii zostaje w tej atmosferze, nie zostaje wypromieniowanej energii słonecznej i to sprawia, że już temperatura nam się podgrzewa. No i znowu to są procesy w skali geologicznej, to są bardzo krótkie procesy, no ale w skali naszego życia to są długie, to jest 150 lat zwiększania tych ilości tych gazów cieplarnianych i zwiększania energii w atmosferze. No i teraz jakie mamy skutki, to też być może już wiecie. Pierwsza to jest oczywiście zmiana stref wegetacji. Jak się wszystko ociepli, no to rośliny funkcjonują zupełnie inaczej, przenoszą się. Mówi się już o tym, że świerki w Polsce wyginą, że już na terenach niezinnych nie będziemy mieli świerków, bo one nie są przystosowane już do tego klimatu, który mamy. W ogóle nie wiem, czy słyszeliście, w tym momencie mamy taki klimat jak na nizinie węgierskiej w XIX wieku. Węgry mają teraz taki klimat jak środkowe Włochy w XIX wieku i tak dalej, czyli to przesunięcie o jeden stopień już przesunęło nam strefy klimatyczne o kilkaset kilometrów na północ. Co się z tym będzie wiązało? No to masowe wymieranie gatunków, bo proces ewolucji nie działa tak szybko, żeby zwierzęta były w stanie się przystosować do takich szybkich zmian. Mówi się o tym, że mieliśmy w historii planety pięć masowych wymierań gatunków i nasze jest szóste. Już używa się czasem takiego pojęcia antropocen, że człowiek do tego stopnia zmienił klimat na planecie, że zmieni się w ogóle życie, jakie na niej żyje. Więc to nie jest tak, że wszystkie formy życia wyginą, niektóre się przystosują albo się przeniosą na inne strefy. Są takie, mówi się, że człowiek, szczur i karaluch, z tego co pamiętam, potrafią żyć w wszystkich strefach klimatycznych, więc jest szansa, że te trzy gatunki nie wyginą. Są też takie, które się przeniosą w inne miejsca, zaadaptują i tak dalej, więc można by powiedzieć, że taka utrata bioróżnorodności nie byłaby jeszcze tragedią, gdyby nie to, że gatunki są ze sobą powiązane i wyginięcie jednego gatunku może pociągnąć za sobą efekt domina i my do końca nie wiemy,
i jak one funkcjonują w tych systemach, bo to są systemy homeostazy, które się ustalały przez setki tysięcy lat. No i takim dobrym przykładem jest śmierć raf koralowych. Słuchajcie, rafy koralowe praktycznie nie mają szansy na przetrwanie, to jest ostatnie 30 lat, z powodu wzrostu temperatury, ale przede wszystkim z powodu wzrostu zakwaszenia oceanów, ponieważ oceany też absorbują część dwutlenku węgla, stają się przez to bardziej kwaśne. Jak jest więcej dwutlenku węgla w wodzie, to są bardziej zakwaszone. Rafy koralowe są na to bardzo wyczulone, bardzo delikatne, więc prawdopodobnie te olbrzymie ekosystemy wyginą i tutaj już prawdopodobnie już nic z tym nie zrobimy w ciągu najbliższych 30, 40, może 50 lat. Oczywiście topnienie lodowców, które ma szereg skutków i sprzężeń zwrotnych. No takim najważniejszym jest to, że podniesie się poziom wody na świecie o kilka metrów. I teraz jak sobie zdamy sprawę, co to znaczy. To znaczy, że niektóre wyspy w ogóle znikną z powierzchni planety. Część ludzi, którzy tam mieszka, będzie się musiała całkowicie przenieść, a są to też takie wyspy, pewnie słyszeliście, które są po prostu państwami, czyli całe państwa znikną z powierzchni planety i one mają największy problem, bo będą musieli całą infrastrukturę państwową przenieść, a nie wiadomo w zasadzie, jak przenieść państwo, prawda? Ale no, możemy powiedzieć, że nie, dobrze, to nie przejmujemy się tak bardzo, bo to są tam setki tysięcy ludzi, którzy będą musieli przenieść swoje państwa, ale pomyślmy o terenach zalewowych, zwłaszcza w państwach rozwijających się. Sam Bangladesz dla przykładu, tereny zalewowe to jest połowa państwa, tam mieszka 80 milionów ludzi. No to możemy sobie wyobrazić 40 milionów ludzi, czy niecałe 40 milionów ludzi, to jest tyle, co cała Polska żyjących na terenach zalewowych. Jeżeli tam się podniesie woda o 1-2 metry, to te 40 milionów ludzi będzie się musiało przenieść. No tak jakby przenieść całą Polskę. Po prostu cały naród musiałby migrować. Dalej, mówi się o tak zwanych sprzężeniach zwrotnych, czyli na przykład tutaj dobrym przykładem jest uwolnienie metanu z wiecznej zmarzliny. Jeżeli wyciągniemy, jeżeli podgrzejemy temperaturę na tyle, że ten metan zacznie się samoczynnie uwalniać, a prawdopodobnie tak się stanie. To znaczy metan jest gazem o wiele silniejszym niż CO2, gazem cieplarnianym i olbrzymie pokłady metanu są uwięzione albo na dnie oceanów w hydratach metanu, zamarznięte po prostu, więc one są w kryształkach lodu, albo właśnie w wiecznej zmarzlinie, czyli po prostu na Syberia, to jest głównie Syberia, To są rozłożone szczątki organiczne, które wydzielały ten metan, ale ponieważ to było zamarznięte, twarde pod lodem, nie wydostawało się na powierzchnię. Jeżeli ta wieczna zmarzlina odmarznie, to ten cały metan zacznie się wydobywać do środowiska, a tam jest podobno, z tego co pamiętam, chyba nawet do 10 razy więcej tego metanu niż my jako ludzie jesteśmy w stanie wyemitować. Więc może się okazać, że jak podgrzejemy tą wieczną zmarzlinę na tyle, że ten metan zacznie się samoczynnie wydzielać, to już nie zatrzymamy tego procesu w ogóle. Jakby możemy przestać ściąć nasze emisje do zera. Naturalne procesy, które uruchomiliśmy, będą działały tak, że temperatura się podgrzeje o kilka stopni i nie będziemy w stanie nic z tym zrobić. A wiemy może, jaki to jest przedział czasowy, kiedy nastąpi to uwolnienie metanu? W sensie tak mniej więcej, bo czasem widzimy w internecie takie dziury, prawda, w którym był wybuch właśnie metanu i tego pojawia się coraz więcej. Czyli to jest tak naprawdę taka bomba zegarowa, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Tak. Ja chyba nie spotkałem się z takimi informacjami, czy to jest konkretnie policzone, ile, kiedy i tak dalej. I właśnie to jest takie... Tylko widzę informację o tym, że to się dzieje i prawdopodobnie może się zadziać w momencie, kiedy podgrzejemy Ziemię, czyli w ciągu najbliższych 30 lat na przykład. Jest trochę więcej takich naturalnych procesów, które możemy uruchomić, czyli na przykład zmiany prądów oceanicznych, czy rozmarzanie Arktyki. To też jest ciekawy temat. Jeżeli na przykład, jeżeli Grenlandia czy Arktyka odmarznie na tyle, może tak, zacznijmy od tego, że lód ma wyższe albedo, odbija więcej światła, czyli pochłania mniej energii, bo jest biały.
W momencie, kiedy ten lód topnieje, pod spodem znajduje się woda, która jest ciemna, pochłania więcej energii, albo ziemia, która też pochłania więcej energii. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli w miejscu, w którym odmarzł lód, ziemia nagrzewa się szybciej. I to jest drugi taki naturalny proces. W momencie, kiedy stopimy odpowiednią ilość lodu, to ta powierzchnia pod tym lodem też będzie się nagrzewała szybciej. Już nie będziemy w stanie też powstrzymać tych naturalnych procesów. Jakby lodowca, który stopnieje, to się już nie da przywrócić. Co więcej, on też podgrzewa większą atmosferę. Też się, mówi się też o tym, o cyrkulacji powietrza, czyli na przykład, że nad Arktyką jest taka czapa zmrożonego powietrza i w momencie, kiedy ta powierzchnia pod nią odmarznie, to to zimne powietrze zacznie się rozpływać, więc może paradoksalnie być tak, że na przykład w rejonie Europy czy Ameryki Północnej będzie zimniej mimo globalnego ocieplenia, a w zasadzie to z powodu globalnego ocieplenia. Może się okazać, że tutaj będziemy mieli dużo zimniejszy klimat lokalnie, ponieważ to zimne powietrze się będzie rozpływało. Tak, no i to chyba też, bo pamiętam ze szkoły, że w Europie mamy ciepło, mamy ten prąd, prawda, Goldstorm, tak? I, tak, tak. I to też zaburzy. Tak, dokładnie. Jeżeli się ten prąd odwróci, no to też może, może ochłodzić lokalnie temperaturę. Ten wzrost poziomu morza, o którym już mówiłem. No i następna rzecz to są gwałtowne zjawiska pogodowe. To też jest prosta zasada fizyczna. Im jest cieplej, tym więcej wody paruje. Im więcej wody mamy w atmosferze, tym bardziej gwałtowne są zjawiska pogodowe, czyli tajfuny, sztormy, huragany i to już obserwujemy. Obserwowaliśmy parę lat temu na przykład bezprecedensowy huragan, który zalał Nowy Jork, czy te huragany, które mają miejsce na Florydzie co parę lat, czy monsuny w Azji Wschodniej, które są silniejsze. Te zjawiska zawsze miały miejsce. To nie jest tak, że zmiany klimatu je powodują. One się zawsze wydarzały. Natomiast zwiększona ilość wody w atmosferze sprawia, że one są większe, silniejsze, bardziej gwałtowne, będą powodowały większe zniszczenia. I co jest ciekawe, to już widać w stawkach firm ubezpieczeniowych, które już wprost mówią po prostu, że podnoszą stawki związane z klęskami żywiołowymi, bo te klęski żywiołowe są coraz bardziej gwałtowne. No i to oczywiście też najbardziej się odbija na krajach biedniejszych, rozwijających się. No i ostatnie, czyli powodzie, które są też związane z tą ilością wody w atmosferze, bardzo gwałtownymi upadami, to widzimy, nie musimy daleko szukać, bo widzimy też w Polsce. Największe miasta w Polsce już w tym momencie przyjęły swoje plany adaptacji do zmian klimatu, przygotowują się do zmian klimatu, tworząc między innymi kanały burzowe, więc z jednej strony mamy częstsze susze i to Polskę też dotyka. Częstym powodem susz jest na przykład to, że jest trochę cieplej w zimie, w związku z czym śnieg nie stoi na polach i nie odmarza powoli. Jakby ten śnieg stał na polach, odmarzał powoli, no to nie byłoby takich sytuacji, żeby na wiosnę były susze. To było praktycznie niespotykane, żeby susze były na wiosnę, bo ten śnieg odmarzał, tam marzec, kwiecień jeszcze powoli i ta woda wsiąkała w glebę. A teraz nawet jeżeli w zimie spadnie deszcz, a nie śnieg, to ten deszcz spływa i do wiosny go już nie ma. I taką sytuację mieliśmy w tym roku, że była marzec, kwiecień, chyba jeszcze do maja była susza wiosenna, rolnicy mieli duże problemy. No i to jest bezpośrednio związane ze zmianami klimatu. A z drugiej strony mamy te ulewne deszcze. Jak mamy taki ulewny deszcz spada na suchą ziemię, to też nie jest w stanie, ta ziemia nie jest w stanie tego przyjąć, bo jest zaschnięta i ten deszcz bardzo szybko spływa. No i to z kolei też powoduje powodzie, prawda, wezbrania rzek i tak dalej. Dobra, to tak mieliśmy w takim telegraficznym skrócie te efekty wpływ zmian klimatycznych. I teraz jeśli chodzi o scenariusze, IPCC, czyli Międzyrządowy Panel do Spraw Zmian Klimatycznych, nakreślił takich kilka scenariuszy. Oni co 4 lata wydają taki bardzo obszerny raport, to jest zespół kilku tysięcy naukowców pracujących pod egidą ONZ-u od już prawie 30 lat i tam mniej więcej co 4 lata aktualizują ten raport. I mówiąc, że w zależności od tego, jaką ścieżką pójdziemy, tak
możemy zmienić temperaturę na planecie. I tutaj widzimy mniej więcej, jakby to wyglądało, gdyby nam się udało utrzymać emisję. To jest żółta linia, to są utrzymane emisje. To są utrzymane emisje z roku 2000. To już dawno nas tam nie ma. Tu już jesteśmy powyżej 2 stopni. Jesteśmy na trajektorii powyżej 2 stopni, a porozumienie paryskie, tam zostało bardzo jasno powiedziane, że powinniśmy utrzymać wzrost temperatury między 1,5 a 2 stopnia, to znaczy nie niżej niż 2 stopnie, a z celem 1,5. Teraz jak to powinno zostać zrobione, żeby coś takiego osiągnąć, to jest akurat dosyć proste, to znaczy naukowcy policzyli, ile dokładnie jeszcze dwutlenku węgla jesteśmy w stanie wyemitować, i powinniśmy ten dwutlenek węgla podzielić. Na jakiejś zasadzie, jak podzielić, to jest oczywiście bardzo skomplikowane. Powinniśmy podzielić albo na osoby, albo na kraje, albo jakiś przelicznik związany z rozwojem konkretnej osoby, przepraszam, konkretnego kraju, z PKB i tak dalej. No i powiedzieć sobie, dobrze, no to do 2050 roku możemy wyemitować maksymalnie tyle dwutlenku węgla, żeby podnieść tą temperaturę o 2 stopnie Celsjusza. No i coś takiego się oczywiście nie zadziało. To znaczy IPCC mówi nam dosyć wyraźnie, jakby z bardzo dużą pewnością, jak na tak olbrzymi panel naukowy, oni mówią z bardzo dużą pewnością. Musimy ściąć nasze emisje o połowę do 2030 roku, światowe, o połowę do 2030 roku, do zera do 2050 roku. Przez ostatnie 30 lat nie zrobiliśmy praktycznie nic w tej kwestii, bo od roku 92 praktycznie już te rozmowy się toczą. Nie zostało zrobione nic, emisje dalej rosną przez ostatnie 30 lat. Mamy kolejne 30 lat, żeby to powstrzymać, żeby to ściąć do zera. Więc widzimy, jak to jest poważny kryzys i jak radykalnych zmian to wymaga. Ściąć globalne emisje o 50% w ciągu 10 lat, prawie niewyobrażalne. Powinniśmy to traktować jako kryzys podobny do tego, jak traktujemy COVID. To powinny być wszystkie ręce na pokład i państwa się powinny niczym innym nie zajmować, tylko ścinaniem tych emisji przez najbliższe 10 lat. No i oczywiście nie muszę mówić, że to się nie dzieje specjalnie. W Paryżu państwa umówiły się po porażce szczytu w Kopenhadze w 2009 roku, w Paryżu w 2015 państwo umówiły się, że zrobią to inaczej, nie podzielą między siebie tych emisji, tylko podpiszą porozumienie i każde państwo dobrowolnie określi swoje plany redukcji emisji. I tak to się teraz dzieje, to znaczy państwa przygotowują swoje dobrowolne plany redukcji emisji i będą raportować, ile redukują i w jaki sposób. Co jest krytykowane przez wiele organizacji pozarządowych właśnie dlatego, że może się okazać, że przekroczymy ten tak zwany budżet węglowy, czyli tyle, ile jeszcze musimy wyemitować dwutlenku węgla do 2050 roku, żeby powstrzymać to ocieplenie poniżej 2 stopni Celsjusza. A niektórzy mówią poniżej 1,5, że bezpieczne to jest to 1,5, ale moim zdaniem te 1,5 to już dawno, słuchajcie, to już nie ma co gadać, bo to na pewno osiągniemy. Okej, dobra, czy do tego na razie są jakieś pytania? Na razie nie. Dobra, to jedziemy dalej. Następnym takim tematem, który warto poruszyć, jest problematyka wzrostu wykładniczego, bo to jest coś, o czym się mało dyskutuje w tak zwanym mainstreamie, a bardzo jest związane z naszym sposobem myślenia o świecie. My myślimy o świecie wzrostu w sposób linearny, to znaczy nam się wydaje, że coś rośnie mniej więcej w takim tempie, w jakim rosło wcześniej, a tymczasem tak nie jest. Wzrost przede wszystkim naszej gospodarki ma charakter wykładniczy. Podobnie jest z emisjami, które są skorelowane z tym wzrostem gospodarki. Słuchajcie, wykładniczy, jeżeli coś rośnie w tempie 4%, mniej więcej w takim tempie rośnie gospodarka światowa w długim terminie, 4% rocznie. Jeżeli coś rośnie w tempie 4% rocznie, to mniej więcej po ilu latach się podwoi, będzie 2 razy większe? Jakbyście mieli strzelać. Dobra, to
to ja odpowiem mniej więcej po 20 latach. Jeżeli coś rośnie w tempie 4%, to mniej więcej po 20 latach. Jeżeli coś rośnie, tak jak gospodarka Chin jeszcze do niedawna, w tempie 11% rocznie, to podwoi się mniej więcej po 7 latach. Czyli gospodarka Chin, jeszcze no teraz mamy specyficzną sytuację, ale jeszcze nie... To jest tak zwany wzrost wykładniczy. To znaczy, że światowa gospodarka po 20 latach jest 2 razy większa niż była 20 lat wcześniej. Jak ktoś z Was żyje 20 lat, to znaczy, że w ciągu Waszego życia zostało wypracowane przez gospodarkę tyle wartości, tyle produktów, ile od początku historii ludzkości do Waszego urodzenia. I przez następne 20 lat, tak jak teraz będziemy jeszcze żyli kolejne 20 lat, to zostanie znowu wypracowane drugie tyle, ile od początku ludzkości do dzisiaj. W związku z czym to jest ten trend, z którym my się mierzymy i który może być, może nie w perspektywie 5 czy 10 lat, ale w perspektywie 100 lat może być, czy nawet 50 lat może być przerażającym problemem dla nas, bo zobaczmy, co się dzieje z tymi emisjami. One nie rosną równomiernie, tylko one rosną właśnie wykładniczo, czyli rosną coraz szybciej. Mniej więcej tutaj jest, chyba emisje się podwojały ją trochę wolniej, mniej więcej 30 lat w ciągu ostatnich 30 lat wyemitowaliśmy tyle, ile od początku epoki przemysłowej, czyli mniej więcej 850 roku do roku 1990. Czyli w momencie, kiedy ten rok 992, szczyt Ziemi w Rio, mówi się, że wtedy zaczęliśmy takie na poważnie wysiłki związane ze zmianami klimatu. W tym czasie, jak zaczęliśmy walczyć ze zmianami klimatu, to wyemitowaliśmy drugie tyle gazów cieplarnianych, ile wyemitowaliśmy do 1990. O tym trzeba mieć świadomość i zdać sobie sprawę, jaka to jest relacja. No i teraz zobaczmy, ten slajd pokazuje, on jest wzięty z książki Marcina Popkiewicza Ziemia na rozdrożu, on pokazuje zależności między tym, co my robimy, a wpływem na środowisko. Czyli z jednej strony mamy ten wzrost, nasza populacja, gospodarka, produkcja cementu, produkcja samochodów, eksport i tak dalej, i tak dalej. One wszystkie mają charakter wykładniczy, czyli co jakiś okres czasu się podwajają, rosną coraz szybciej, a z drugiej strony mamy tą presję na środowisko, zużycie węgla, ropy, ale też emisje CO2, zużycie wody, tempo wymierania gatunków, liczba stref beztlenowych, one też mają charakter wzrostu wykładniczego, czyli to nie jest wzrost jednostajny, liniowy, ale wzrost, który się podwaja. Na początku był bardzo wolny, a teraz jest coraz szybszy. Pewnie znamy to wszystko z pandemii i wiemy, że jeżeli w pandemii jest tak, że teraz mamy 1000 chorych, to nie jest problem dla służby zdrowia, ale wiemy, że to będzie problem dla służby zdrowia za 2 miesiące, bo będziemy mieli 20 tysięcy chorych, bo tak to rośnie mniej więcej. No i to samo jest ze wzrostem wykładniczym, to znaczy emisje nie tylko rosną, ale rosną coraz szybciej. Zresztą nie mówimy tylko o emisjach, ale w ogóle o presji na środowisko. Ta presja na środowisko rośnie coraz szybciej. Może być tak, że my będziemy w stanie ją spowalniać, ale te inne czynniki będą powodowały, że ona będzie rosła jeszcze szybciej i w pewnym momencie zderzymy się ze ścianą. To też jest prosta prawda fizyczna. Świat ma swoje ograniczenia. Znaczy planeta, na której żyjemy, jest skończona. I do pewnego momentu my możemy korzystać bez problemu z jej zasobów, a w pewnym momencie te zasoby się wyczerpią. No i tutaj to też jest prawo fizyki, więc nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. Okej. To tyle z tych takich, z tego takiego backgroundu. Teraz możemy przejść do tych kwestii politycznych. Czy na razie są jeszcze jakieś pytania? Może coś Wam się nasunęło, albo coś byście chcieli dodać? Ja mam takie pytanie. Na tym wykresie, który pokazywałeś, o tym wzroście wykładniczym z tymi wszystkimi kontynentami, tym wcześniejszym, tam widać, że na przykład jak masz EU28 czy United States, to gdzieś te emissions idą tak powoli, powoli ku dołowi. Czy to znaczy się, że jest jednak dla nas jakaś nadzieja? No właśnie, więc są dwie rzeczy, tak? Unia Europejska troszeczkę zmniejszyła swoje emisje. Stany niespecjalnie. Stany mniej więcej się otrzymują na tym samym poziomie. No ale zobaczmy, co tutaj nadrobiły Chiny.
I teraz właśnie jeszcze sobie podyskutujemy o tym przy polityce międzynarodowej, bo są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że państwa rozwijające chcą żyć na takim poziomie, na jakim żyją państwa rozwinięte, czy ludzie w państwach rozwijających. To jest zrozumiałe dla nich. A z drugiej strony, gdyby każdy chciał żyć na takim poziomie jak Amerykanie, to byśmy potrzebowali 5 planet. Mniej więcej takie są szacunki, że tyle zasobów byśmy potrzebowali, gdyby wszyscy chcieli żyć jak Amerykanie. Co jest niemożliwe, no niestety nie mamy 5 planet. Drugą rzeczą jest taką, że liczy się emisje powodowane w danych krajach, natomiast niespecjalnie potrafimy liczyć emisje w konsumpcji. W związku z czym najprawdopodobniej jest tak, że spora część tych emisji dla Chin na przykład to są ukryte emisje państw rozwiniętych, które przeniosły tam swój przemysł. Nie spotkałem się nigdy z szacunkami, ile by to mogło być, ale zakładamy, że tak jest. W związku z czym to jest trochę tak, że może jak nam się tutaj udaje zredukować trochę te emisje, to te emisje zostają po prostu przeniesione do fabryk w Chinach. No i tyle z tego mamy. Okej, w sumie makes sense. Bardzo Ci dziękuję. I teraz kwestia sprawiedliwości klimatycznej. Tutaj chciałem Wam właśnie pokazać takie dwa bardzo ciekawe grafy. Pierwszy graf w taki graficzny sposób pokazuje emisje obecne w zależności od krajów. I tutaj widzimy największe są Chiny, USA, a po przerzuceniu tego grafu na emisje per capita mamy zupełnie inny wykres. Czyli on nam tutaj pokazuje przeliczenie na jedną osobę żyjącą w danym kraju. No i tutaj już widzimy, że przodują państwa Zatoki, tak? Katar, Kuwejt, no ale też wysoko jest Australia na przykład, która tam wcześniej nam się prawie nie pojawiła. Luksemburg jest bardzo wysoko z tych krajów europejskich. Trinidad i Tobago. Maleńkie państwko, ale wszystko tam trzeba dowozić, w związku z czym mają bardzo wysoki ślad węglowy i tak dalej. Ten Trinidad i Tobago to jest to po lewej stronie. Tutaj też się pojawia Polska, 7-8. Czyli warto o tym myśleć też tak w ten sposób, bo my bardzo często rozmawiając o globalnych emisjach, to rozmawiamy o tych emisjach w ujęciu krajowym, które kraje są największymi emitentami, a rzadko patrzymy na to ujęcie per capita, czyli które kraje są największymi emitentami, ale w przeliczeniu na jedną osobę, która żyje w tych krajach. No bo to jest bardziej miarodajny wskaźnik, który pokazuje, że Chiny nam tutaj gdzieś znikają. Ja w ogóle nie mogę znaleźć tych Chin tutaj. Nie, może widzicie, gdzie one są? Tak, no trochę wyżej, trochę wyżej. Obok Omanu po lewej, o tu. A jest, no właśnie, są Chiny. No i widać, że Chiny mają, słuchajcie, tutaj bardzo porównywalne z Polską na osobę emisję. Tak. Czyli jak spojrzymy na ilość ludzi, która żyje, na ten przelicznik ilości ludzi, która żyje w danym kraju, no to zupełnie inaczej to wygląda. I tutaj jest mapka, która nam to też pokazuje, obrazuje w jakiś sposób. Afryka, największy kontynent, no ale praktycznie jeszcze ona jest jeszcze przed tą epoką gwałtownej trzeciej czy czwartej rewolucji przemysłowej, tak jak już, w którą już weszły Chiny. No i widać, co się tam dzieje, ale Afryka czeka w bloku startowym tak naprawdę, bo ostatnie 15 lat to jest niewiarygodny rozwój tego kontynentu i ona tylko czeka po prostu, żeby dojść do tego poziomu, w którym teraz są Chiny. Chciałbym Wam, jeszcze jeden wykres, zamiast za chwilę będzie film, ale przedtem jeszcze jeden wykres, który też w bardzo ciekawy sposób właśnie to pokazuje. Tutaj mamy kilka rzeczy na wykresie, żeby go tak rozebrać. Tutaj na długość jest populacja, czyli ile osób mieszka w danym kraju, a na wysokość są emisje na osobę, czyli ile emisji jest powodowanych w tonach. No i tutaj widzimy mniej więcej ten wykres, tak nam się rozchodzi, że Indie na przykład bardzo niskie emisje na osobę, ale sporo ludzi, dlatego gdzieś tam są w tej czołówce. No Chiny całkiem spore emisje już na osobę i sporo ludzi, a tutaj Bliski Wschód, Kanada, USA. Czy wiecie, czemu Bliski Wschód ma tak wysokie emisje? Czy jakieś pomysły?
Dobra, to nie słyszę, to ja odpowiem. Przede wszystkim bardzo duża produkcja ropy oczywiście, ale drugie to jest styl życia. Tam, ponieważ ropa jest niewiarygodnie tania, marnuje się olbrzymie ilości energii. Tak? Klimatyzatory, samochody, olbrzymie samochody na ropę i tak dalej, i tak dalej. Więc na osobę, która tam żyje, niewiarygodne, jakby można by zmienić styl życia i ściąć tę emisję o połowę. To też warto też o tym pamiętać, jeszcze sobie o tym powiemy. Dobra, to teraz mam film, spróbuję wam opuścić. Dajcie znać proszę, czy leci i czy słychać dźwięk. Możecie na tym, w komentarzu na czacie albo... A ja nie słyszę. Nie słychać dźwięku. A. Tak, bez dźwięku. Ja też nie słyszę dźwięku. Dobra, to czekajcie, to spróbuję w takim razie go puścić z YouTube'a. W międzyczasie, czy są jakieś uwagi albo pytania? Ten film mam postanowiłem puścić, żeby nie było tak, że ja gadam, wiecie, cały czas. Z YouTube'a widzę też nie leci, więc to jest kwestia ustawień może. Chyba Artur nam chwilowo zniknął z konwersacji. Nie wiem, czy to coś z jego internetem. Mam nadzieję, że zaraz do nas wróci. O, już jest. Dobra, słuchajcie, przepraszam was bardzo, padł mi teraz komputer, zaraz go zrestartuję. Natomiast z filmikiem to jest kwestia ustawień na Zoomie. Gdzieś w ustawieniach trzeba ustawić wyświetlanie filmów, ale to może nie będziemy się teraz w to bawić, tylko
Ja wam wyślę linka do tego filmu. I teraz pytanie, czy chcecie go obejrzeć teraz, każdy sobie wspólnie, czy po spotkaniu? Może po spotkaniu. Dobra, to ja tu się zaraz się loguję z powrotem i będziemy lecieć dalej. A jeszcze po tym filmie mamy takie dwa tematy. To znaczy, będziemy sobie rozmawiać o kwestiach indywidualnych wyborów konsumenckich, bo też chciałem o tej polityki troszeczkę, ale nie za dużo, ale troszeczkę odejść do tej dyskusji o indywidualnych wyborach konsumenckich, a potem sobie porozmawiamy o takiej bardzo ciekawej debacie między wzrostem zrównoważonym, zrównoważonym rozwojem, a postwzrostem. Dobra. Widzę, że Paulina podnosi rękę. Czy masz jakieś pytania? Jeśli mogę mieć pytanie, to zastanawiam się, jak europejskie prawo klimatyczne wpisuje się w sprawiedliwość klimatyczną w szerokim kontekście? Okej, okay, to jest, to może tak, może ja zacznę od rozebrania tej kwestii europejskiej polityki klimatycznej i ONZ-owskiej polityki klimatycznej, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. I jeśli chodzi o ONZ-owskie negocjacje klimatyczne, one się zaczęły w 1992 roku, jak był kongres dla ziemi w Rio. I tam została powołana tak zwana ramowa konwencja do spraw zmian klimatu, United Nations Framework Convention on Climate Change. I ta konwencja miała za zadanie wypracowanie takiego porozumienia właśnie o tym, o czym mówiłem, żeby państwa się zgodziły redukować swoje emisje. To porozumienie, takie pierwsze porozumienie zostało podpisane w momencie, kiedy się udało podpisać tak zwany protokół z Kioto w 1997 roku. I to porozumienie miało taką, nie wiem, wadę czy cechę, że one dotyczyło tylko państw rozwiniętych. Czyli to były tak zwane państwa aneksu pierwszego, to były państwa bogate. No, Europa, między innymi Ameryka, Australia, Kanada, Rosja, tam jeszcze kilka państw. I te państwa zobowiązały się redukować swoje emisje, określone procenty. Każde państwo miało jakąś kwotę procentową. I od razu jakby takim minusem czy wadą tego porozumienia było to, że ono nie uwzględniało państw rozwijających się, czyli na przykład Indii, Chin i tak dalej. Te państwa pod koniec XX, na początku XXI wieku zaczęły się dynamicznie rozwijać i powiększać swoje emisje. Między innymi dlatego Stany Zjednoczone, mimo że negocjowały to porozumienie z Kioto, finalnie go nie podpisały. Stany Zjednoczone są trochę taką czarną postacią wszystkich negocjacji klimatycznych. Nie podpisały, a może inaczej, podpisały, ale nie ratyfikowały. Senat się nie zgodził na ratyfikację tego porozumienia, w związku z czym Stany do niego nie weszły, więc porozumienie weszło w życie dopiero, kiedy Rosja zgodziła się podpisać. Za jakieś coś tam parę innych krajów przekonało Rosję, żeby w końcu podpisała, w 2005 roku podpisała, ono weszło w życie. I w 2009 odbyło się taka duża konferencja w Kopenhadze, podczas której miało zostać wynegocjowane porozumienie, które podpiszą wszystkie państwa, już rozwinięte, rozwijające się, tak żeby każdy zgodził się na redukcję emisji, co oczywiście było bardzo trudne w tych debatach międzynarodowych. No Chiny, a zwłaszcza Indie, bardzo oponują przeciwko ograniczaniu swoich emisji. I w 2009 roku to się nie udało. Te porozumienie się, negocjacje się załamały i konferencja skończyła się niczym. W związku z czym właśnie dlatego ten 2015 rok przez Ban Ki-moona został opracowany już inaczej, na zasadzie takich dobrowolnych deklaracji przez każde z państwo, ile oni ograniczą emisję i planów ograniczania emisji. Natomiast unijny system, w przeciwieństwie do tego ONZ-owskiego, Unia ma konkretne narzędzia polityki i jest w stanie egzekwować określone rzeczy swoich państw członkowskich. Czyli te cele, które zostaną przyjęte przez Unię,
mimo że one często muszą zostać zaakceptowane, przyjęte jednomyślnie, to potem są egzekwowane. I w Unii Europejskiej mamy tak zwany system handlu emisjami, ETS, i część sektorów, i to jest przede wszystkim przemysł ciężki, energetyka, chyba hutnictwo, jeszcze nie pamiętam, kilka takich sektorów jest objętych tym systemem handlu emisjami, natomiast pozostałe nie są objęte. I w Unii Europejskiej dyskutuje się nad celami redukcji. Okej, już powinienem nie być zalogowany na komputerze. Dobra, a tu się rozłączę. Dobra, słychać mnie wyraźnie? Tak, jak najbardziej. Tak. Słychać i widać. I w Unii Europejskiej istotna jest ta ten czynnik związany z handlem emisjami. Czyli mamy taki system cap and trade, gdzie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa mają określoną ilość emisji, która jest im przydzielona, i jeżeli zmniejszą swoje emisje poniżej tego limitu, który mają przydzielony, to mogą sprzedać swoją nadwyżkę, czyli sprzedać te limity, które są im przyznane, innym przedsiębiorstwom, które emitują więcej. Czyli w latach 90. Unia Europejska opracowała taki quasi-rynkowy system, gdzie przedsiębiorstwa ze sobą mogą handlować, i to miało zachęcać je do tego, żeby bardziej ograniczały swoje emisje, bo to daje im dodatkowy przychód. Natomiast jeśli chodzi o politykę współpracy rozwojowej, no to one nie są do końca połączone. Oczywiście tematy bardzo ze sobą powiązane, ale polityka współpracy rozwojowej Unii Europejskiej jest trochę odrębnym tematem. Znaczy, na przykład w tych negocjacjach klimatycznych na poziomie unijnym bardzo dużo mówi się o takich pojęciach jak sprawiedliwość klimatyczna, jak odpowiedzialności klimatycznej, czyli kto ponosi odpowiedzialność, jak kwestie adaptacji do zmian klimatycznych. Między innymi powstał Globalny Zielony Fundusz Siedziby Południowej, który ma zebrać 100 miliardów dolarów na globalną adaptację do zmian klimatu, czyli projekty, które są związane z adaptacją. To też jest symptomatyczne, że w miarę upływu czasu coraz mniej mówimy o powstrzymaniu zmian klimatu, a coraz częściej mówimy o adaptacji, przyznawaniu funduszy na adaptację do zmian klimatu. W związku z czym bardzo takim dużym elementem europejskiej polityki współpracy rozwojowej jest finansowanie różnych projektów, czy to przez ten Zielony Fundusz Klimatyczny, czy bezpośrednio, czy przez współpracę rozwojową, które są związane z adaptowaniem się do zmian klimatu. Jakby już trochę się poddaliśmy, jeśli chodzi o powstrzymanie zmian klimatycznych, i zaczynamy przystosowywać różne społeczności do życia w tych zmieniających się warunkach. Czy to odpowiedziało na Twoje pytanie mniej więcej? Tak, dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Dobra. Wrócimy do prezentacji. Czy może jeszcze jakieś pytania się pojawiły? Ja chciałbym zapytać, czy faktycznie Indie i Chiny zmniejszają tę emisję? Ja nie słyszę. Czy to jest tylko kwestia tego, że ja nie słyszę, czy to powiedz coś? A teraz? No dobra, zaraz to naprawimy. U nas wszystko słychać. Tak, słychać. OK, wrócimy sobie teraz do prezentacji. No i w międzyczasie zobaczę, co mi tutaj z moim głośnikiem.
Dobra, to słuchajcie, piszcie na czacie na razie. A ja tutaj udostępnię swój ekran. Kilka rzeczy, które, na które warto zwrócić uwagę, jak będziecie oglądać ten film, no to są te dwie kwestie, które poruszałem, czyli emisje obecne i historyczne, kwestie emisji per capita, czyli jak to się przekłada na ilość osób w danym państwie, kto w największym stopniu odpowiada za zmianę klimatu, czyli jaka tutaj jest odpowiedzialność i kto poniesie tego największe konsekwencje, czyli kto jest najbardziej narażony. No i tutaj nie będzie zaskoczenia, że najbardziej narażone są te osoby, które żyją w państwach najmniej rozwiniętych i one poniosą największe konsekwencje. Nie będzie też zaskoczenia, że one w najmniejszym stopniu odpowiadają za historycznie, ale też często obecnie odpowiadają za zmiany klimatu, więc to jest bardzo kwestia tak zwanej sprawiedliwości klimatycznej. No i w związku z czym, na kim i w jaki sposób spoczywa największa odpowiedzialność za redukcję emisji. Jeśli chodzi o te wybory indywidualne, bardzo krótko chciałem ten temat poruszyć, żeby Wam pokazać kilka rzeczy, tylko tak jako takie do przemyślenia, bo to nie jest nasz główny temat tej naszej rozmowy, w jaki sposób czasami dokonując relatywnie prostych wyborów jesteśmy w stanie zrobić dużą różnicę. Ja na przykład nie jestem wielkim fanem ograniczania plastiku, bo w kwestii, znaczy nie mówię, że to jest złe, to jest dobre, tylko że w kwestii ilości, ilościowego wpływu na zmianę ma to bardzo niewielkie przełożenie to na to, co robimy. Natomiast pojechanie w dwie osoby jednym samochodem już zmniejsza te emisje, to są gramy CO2 na kilometr, zmniejsza te emisje o połowę, czyli jesteśmy w stanie zmniejszyć emisję o połowę, tylko jeśli dwie osoby jadą jednym samochodem. A pojechanie takiej samej ilości kilometrów pociągiem czy tramwajem zmniejsza te emisje dziesięciokrotnie. W związku z czym to jest, czasem to jest bardzo prosty wybór. I warto, ja w ogóle jestem fanem patrzenia na takie liczby i przeliczania sobie, co jest najbardziej opłacalne i co na poziomie takim jednostkowym robi największą zmianę. Tak samo, jeżeli zobaczymy, na przykład porównamy sobie podróże na długim dystansie, czyli samochody, pociągi, no tutaj widzimy, że jest 12-krotna różnica między przejechaniem jednej osoby, która przejedzie taką samą ilość kilometrów, czyli na przykład 500 kilometrów samochodem sama, a jeżeli przejedzie pociągiem, czyli 12 osób musiałoby jechać w takim jednym samochodzie osobowym, żeby to emitowało tyle, co pociąg. No a jeszcze gorzej sytuacja wygląda w wypadku samolotów, czyli cały pociąg jest, w którym przejedzie kilkaset osób, powoduje takie same emisje jak samolot, w którym przejedzie kilkanaście osób. Zwłaszcza przy lotach krótkich, krajowych, kiedy największa ilość paliwa się spala przy starcie i przy lądowaniu. W związku z czym, jeżeli lot jest krótki, no to one mają czasem nawet dwa razy większe emisje niż taki długodystansowy lot na kilometr, przy liczeniu na kilometr. Jeśli zobaczymy, jakie są główne źródła emisji, no to przede wszystkim jest to produkcja elektryczności, ogrzewanie, więc tutaj mamy bardzo dużo, można zrobić na przykład przy termomodernizacji, ale też uprawa rolnictwa, o czym bardzo często nie myślimy, ale rolnictwo bardzo dużo emisji powoduje. Z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że to są nawozy sztuczne, do których produkcji wykorzystujemy ropę i im więcej tych nawozów sztucznych, tym więcej jest emisji. Po drugie, oczywiście często jest wylesianie. Po trzecie, to zaraz będę mówił o mięsie, no ale wyhodowanie krowy jest olbrzymio emisyjne i zaraz powiem dlaczego. No i dalej jest przemysł, transport i tak dalej. I tutaj chciałbym pokazać emisje z różnego rodzaju żywności. Tutaj widzimy, że średnio połowa wszystkich emisji w kraju rozwiniętym z żywności to jest emisje z mięsa. Dlaczego? Z czego to wynika, że to mięso jest takie tak bardzo emisyjne?
No wyobraźmy sobie, mniej więcej przeliczenia są takie, że do wyprodukowania 1 kg wołowiny potrzeba 16 tysięcy litrów wody i nie pamiętam, chyba 6 funtów, i czy kilka kilogramów CO2. Tutaj mamy kilka kilogramów CO2. Dlaczego? Dlatego, że tą krowę trzeba przez kilka lat karmić, przez kilka lat ona musi być w jakiejś oborze, która też jest ogrzewana, trzeba coś robić z odpadami, odchodami tej krowy i tak dalej, i tak dalej. Aha, i wiem co jeszcze, 10 kilo białka roślinnego, czyli na przykład soi, 10 kilo białka w soi jest potrzebne, żeby wyprodukować 1 kilo białka zwierzęcego, wołowego. Więc to jest po prostu, jakbyśmy kompresowali te 10 kilo białka w jedno przez kilka lat, żeby można wyprodukować mięso. To jest olbrzymie, jeżeli chodzi o zużycie zasobów, to nic tak nie zużywa zasobów jak produkcja wołowiny. No i tutaj mamy porównanie po prostu. Wołowina, ser, co ciekawe, produkuje więcej emisji, no bo też trzeba wyhodować tą krowę, niż nawet hodowanie świń czy kurczaków, czyli nawet, co ciekawe, na przykład dieta na kurczakach, ale bez produktów mlecznych jest mniej emisyjna niż dieta wegetariańska, co ciekawe. I to pokazuje tutaj właśnie, jeżeli chodzi o te wybory indywidualne, w jaki sposób można bardzo prosto ściąć swoje emisje z żywności o połowę na przykład, co jest całkiem sporo. Emisje żywności o połowę można ściąć, rezygnując w ogóle z mięsa. Ale też nie trzeba w ogóle rezygnować, bo można na przykład zrezygnować z wołowiny i już ścinamy emisję 1/3, albo zredukować ilość mięsa. Także jeżeli to takie dwa najprostsze, wydaje mi się relatywnie proste i takie najbardziej mające efekt wybory, no to jest po prostu kwestia mięsa i kwestia latania. To już sprawia, że możemy swój ślad węglowy na osobę ściąć o połowę. I tu też przy okazji też dodatkowa informacja o wodzie. Ile wody wymaga na przykład uprawianie pomidora, a ile wyprodukowanie szklanki mleka, czy mówimy w całym cyklu życia, tak? Czyli to po prostu tu wody, które trzeba napoić krowę, która jest potrzebna do produkcji, do procesów przemysłowych i tak dalej, i tak dalej. Szklanka mleka, hamburger i kilogram wołowiny. No jak porównamy, to są nieporównywalne po prostu ilości i czasem się zastanawiam, jak to jest możliwe, że to jest tak tanie. Ale to jest temat na inną dyskusję już. No i jeszcze ostatni, żeby wam to uzmysłowić, tutaj jeden burger to jest tak jak 2 miesiące niebrania prysznica, więc jeżeli ktoś nie zje jednego burgera, to już przez 2 miesiące nie musi oszczędzać wody, w skrócie. Są takie porównania, a przecież nie, to nie jest tak, że to nie jest zero-jedynkowe, że trzeba całkowicie zrezygnować z konsumpcji mięsa, tylko można ją zmniejszyć, ograniczyć i już w duży sposób zmieniamy swój ślad węglowy i to, jak wpływamy indywidualnie na środowisko. Dobra, słuchajcie. Jeżeli macie jakieś pytania albo komentarze, napiszcie mi, proszę. Okej, Paulina, widzę, że podniosła rękę. Paulina, możesz napisać, bo nie mam pewności, czy możesz spróbować powiedzieć, ale nie mam pewności, próbuję coś tu pogrzebać w ustawieniach. To napiszę w komentarzu, oczywiście. No, nie słyszę. Napisz, bardzo cię proszę. A ja tu pogrzebię w ustawieniach. Co tu mi się zadziało? Włączyłem ten film, filmu nie było, ale teraz nie słyszę głośnika. Dobra, a ja w międzyczasie czekając na Paulinę, pójdziemy dalej do ostatniego takiego dosyć dużego tematu, który chciałbym jeszcze z wami przegadać. Czyli tematu rozwoju zrównoważonego i pozwzrostu, takich dwóch bardzo popularnych koncepcji, ścierających się, powiedziałbym, na temat tego, co dalej, jak możemy wyjść z tego kryzysu. Widzicie to? Potwierdźcie mi, że widać dobrze prezentację.
Widać. Cele zrównoważonego rozwoju. Pewnie kojarzycie 17 celów, które zostało przyjęte w 2015 roku na takim dużym szczycie w Nowym Jorku. Dobra, widzę komentarze, dzięki. Te cele są takim następstwem milenijnych celów rozwoju. Wcześniej w 2000 roku ONZ uznał, że potrzebuje takiej dużej inicjatywy na przełom wieku. To były właśnie milenijne cele rozwoju w 2000 roku przyjęte, które miały zostać osiągnięte do roku 2015. Między innymi tam było zmniejszenie ubóstwa o połowę na świecie, już nie pamiętam tych wszystkich celów, ale były takie związane z głodem, z rozwojem, czyli one były stricte sfokusowane na rozwoju. Natomiast w 2015 roku część tych celów udało się osiągnąć, część nie, ale ONZ stwierdził, że UNDP, Agenda ONZ-owska do spraw rozwoju, stwierdził, że to było takie bardzo dobre narzędzie z jednej strony edukacyjne, a z drugiej strony dające nam taki jasny wyznacznik, do czego należy dążyć. No i stwierdzili, że należałoby znaleźć takie kontynuacje. Stworzyli olbrzymie konsultacje społeczne, rozesłali ankiety, pytali ludzi, jak powinny wyglądać te cele po 2015 roku. No i dopracowano się takiej koncepcji właśnie celów zrównoważonego rozwoju. Już jest ich 17 i widać, że środek ciężkości został przeniesiony na tą koncepcję zrównoważonego rozwoju, czyli taki rozwój, który myśli też o środowisku, o planecie i o tych granicach planetarnych. Więc to jest absolutny mainstream. Ta koncepcja zrównoważonego rozwoju jest takim absolutnym mainstreamem. Ona się opiera w takim dużym skrócie, pewnie wiecie, na dwóch założeniach. Pierwsze to jest taka definicja z raportu Gro Harlem Brundtland z 1985 roku i ona mówi, rozwój zrównoważony to taki rozwój, który daje możliwość rozwijania się obecnym pokoleniom bez odbierania możliwości rozwoju pokoleniom